Hej wszystkim! Oh my god! Z tej strony PG, a to jest kolejna sesja z Final Fantasy X HD Remaster w wersji na PC. I oh my fucking god, dawno żeśmy kurde w tej grze nie byli, czyż nie? Ale no, parę serii doszło i tak dalej, musiałem się na nich skupić i przyszła nareszcie pora na to, żeby powrócić do finala, nie? Tak więc... Zanim zacznę jeszcze przy okazji, kompletnie nie pamiętam, co ja gadałem we wcześniejszych odcinkach, więc jeżeli będę się powtarzać, to sorry, ale no, wróciliśmy kurde, będziemy ogrywać tą grę jak prawdziwi mężczyźni. No, wczytaj kurde. Oh my god, którego 16 listopada ostatnio kurde grane w 2017? My fucking god. Chwila, to będzie chyba szósta sesja w takim razie, bo widzę 5 zapisów na 200, czy... Raczej może... Nie, bo ten autozapis się nie liczy, czyli to będzie piąta sesja, dobra. Wczytujemy. Gdzie ostatnio żeśmy się zatrzymali, bo już nie pamiętam. A i przy okazji teraz mam innego pada niestety, ponieważ na moim PC Bluetooth wysiadł. Znaczy no, nie to, że wysiadł, ale kurde działa byle jak, no nie? I wolałem jednak coś podłączyć kablem i tak dalej, żeby mi działało jak trzeba, tak czy owak. Cieszę się, że znalazłem tego pada. Wygląda na to, że wszystko działa tak jak trzeba, jeżeli chodzi o sterowanie. Tylko, że oczywiście ten pad jest tak zajebisty, że kurde na wskos nie mogę krzyżakiem chodzić. Zobaczcie. Próbuję iść na wskos. Jedyne co Tidus robi, to... tańczy w miejscu. O, mogę tylko robić tak. Ale całe szczęście są analogi. Tak więc no... chyba ostatnio tutaj Sin wszystkich rozpierdzielił. No, dokładnie. Kurde, zarąbiste wskakiwanie do finala, kiedy wszyscy kurde nie żyją. A ty chodzisz i tylko kurde gadasz o padzie. Ale dobra. Więcej niż połowa naszych żołnierzy z pierwszej linii zginęła. Mój batalion też został zdziesiątkowany. Krzyżowcy nigdy już się nie podniosą. Ale to pojebane naprawdę. Przychodzi taki wielki skurwiel, wszystko rozwala. Cześć, tęskniłem za tobą. Nie mam niestety Kitiketa, więc no. You can't ignore the teachings. Może i nie możesz, ale... dobra, zobaczmy, co każdy z nich ma do powiedzenia. Rest while you can. We leave soon. W sumie... staty mamy na maksa, wszystko okej, uzdrowienie, więc nie musimy odpoczywać w sumie aż tak bardzo. Sin is checked. Yeah. For a while there, I thought I could feel him. But that doesn't mean I believe you. Sin is checked. He came here for you. Dla ciebie, rozwalił ich wszystkich. No właśnie. That's what Sin does. He wanted to show that to you. Do you know why? To chuj? How am I supposed to know? So you would kill him. W sumie to ma sens. As long as he is Sin, Jekt will keep killing. He wants you to stop him. You gotta be kidding. Niestety tak trzeba zrobić. No właśnie! Ujawnij się, kim jesteś. I'm not done talking to you. Don't you run away. You're the one running. No w sumie. Uciekam. Gdzie kurde Yuna? Chciałem z nią pogadać. Och. No trudno. No to co, idziemy dalej, nie? Wszystko tutaj zostało rozpierdzielone, nic tu po nas, niestety. Nie ma żadnych skrzynek przy okazji? Szkoda, że kamerą nie mogę sterować tu. To bardzo by się przydało. W 12 możesz. W 11 w sumie też. Ale to MMORPG, więc to normalne. No niekoniecznie. Hold still. Może nie powinienem jej MP, kurde, marnować, skoro my i tak już byliśmy wyleczeni do pełna?
Po co kurde ona tutaj jest? Skoro tam jest sfera, która i tak nas leczy i jeszcze nam nas zapisuje. O, siema. I made a bundle with the operation prices. But the way you turned out, they deserved a better deal. Co tam masz? Kurde, czyli już nie mogę mu dać kasy. A szkoda, kurde, tylko tyci mi brakowało i... Zaraz. Zobaczmy co takiego... uciszenie. Syrop na kaszel pasuje, nie? Krople do oczu. Antidotum. Ta, to zawsze się przyda. Potiony... 200 punktów zdrowia. Niech będzie, zawsze będzie coś. Zobaczę co mogę sprzedać. Nie mogę ci ekwipunku sprzedać, chyba że już mam. Wszystko sprzedałem. No na to wygląda, chwila. Ekwipunek. Nie, zaraz, przedmioty. Ekwipunek. I to chyba nie zaraz, tutaj jakieś oczujności jest. Mogę posortować? Dziękuję. Tak będzie lepiej. Nie będzie dziur w moim tym inwentarzu. Czyli tylko to mogę, bo reszta jest założona, ale to... Jak on nie chce skupić, to trudno. To idziemy dalej, ludziska. Fuck, ta gra dobrze wygląda. Mimo tego, że jest stara, to wydaje mi się, że jeżeli chodzi o grafikę, to zestarzała się bardzo dobrze. No czego stoicie? Idźcie, kurwa! No nie ma innego wyjścia, musi być wesoła, nie? Czego? Dark times. She must be. She must shine bright. Huh? Ty umiesz mówić? Now are dark times. Yuna tries hard. We should help her then. If we worry, she tries harder. Do not frown. Don't worry, be happy. Na to wygląda. Kimari try too. Smile, let me see. No, musisz nad tym trochę popracować. Ale hej, przynajmniej się starał. Dobra, nowe dane zapisu. Piąta sesja! 22 lutego 2018 rok. Nie lubię kurde formatu tej daty. Czemu kurde nie zrobić dzień, miesiąc i rok, a nie na odwrót? Nie lubię tego. Ale dobra. Zdecydowaliśmy się odpocząć w świątyni, mam tylko nadzieję, że nas wpuszczą. A prawie zapomniałem. Pojawiają się tutaj demony, które potrafią zmieniać ludzi w kamień. Załóżcie to, powinno pomóc. Elastyczny pierść. Chwila, kurde, stój, ja chcę... Mam wrażenie, że tamtych ludzi ominąłem i oni mogliby mi dać coś fajnego, ale... Kurde, pierścień, tak? To chyba dla Lulu będzie. Miękki pancerz. Mogę zobaczyć co to... chwila. Wiem. Pomoc. Różne. Zdolności automatyczne. Ten, jakby to było po angielsku, to bym wiedział, sorry. Zaraz. Miękki pancerz, gdzie to jest? On coś tam mówił o petryfikacji, nie? Ale wolałbym dowiedzieć się dokładnie, jak to działa. Szkoda, że kurde po prostu nie mogę najechać na ten skill i mi jakoś ten... podadzą mi, jak to kurde działa. Senny dotyk boli przez całe życie. O, jest tutaj! Czasem chroni przed skamienieniem osłona, a miękki pancerz prawie zawsze. Okej, no, czyli... to jest bardzo, bardzo... bardzo pożyteczne w tej grze, ponieważ... zaraz, gdzie jesteś? Tu chyba. Nie! Pierścień. Kto ma pierścienie? O! Miękki pancerz. No, to jest bardzo przydatne, ponieważ no, petryfikacja w tej grze jest bardzo, 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 bardzo kłopotliwym, kurde, status problemem. Zamknij ryj, łata! Ha, i co, kurde?
Nie macie takich zgrabnych nóżek co my. I przy okazji muszę, kurde, patrzeć, kogo używam i tak dalej, nie? Żeby każdy expa dostał. O nie! O, ho, ho! O, właśnie o tym mowa! Więc tak, jeżeli teraz pieprznie nas łakę fizycznym atakiem, to będzie problem, ponieważ on się rozsypie i będziemy będziemy tylko we dwóch na tej... no, w walce, no nie? To znaczy, że nawet nie będziemy mogli, kurde, nikogo przywołać na ten trzeci pusty slot. Co jest wkurzające! Ale hej, chwila. Biała magia, możesz coś z tym zrobić? Odczyń? Błagam? Please? Całe szczęście, no! To naprawdę wkurzający status problem, tyle wam powiem. Zdolność, nie. Ty masz ten pęd chyba, nie? Chcę tego użyć. Uff! Za dużo energetyków. Lulu? W sumie ty możesz zaatakować, czemu nie? Dobra, piorun, jesteś odporny na piorun, więc... masz. Zaczerpnij świeżej wody. I Auron? Ta. W sumie ty możesz też sobie iść. Hiperaktywny Tidus z ADHD cię zaatakuje. O, Fervor Wojownik. Czyżby? Czyżby to było to, co ja myślę? Fuck off! Masz! Yuna, chodź tu, pomóż nam. Odczyń? Nie, kurde, ja pierdzielę. Nie lubię tego, że kursor tylko i wyłącznie na przeciwnikach się skupia. W sensie, że nie ma czegoś takiego, że pokazuje ci się lista ich i z listy wybierasz. To jest nieintuicyjne strasznie, ale co zrobisz? Szczególnie jak V-pada używasz do wybierania wszystkiego. Ogólnie wolę V-pada używać do wyborów niż gałki. Co to ja chciałem zrobić? Kurde, a właśnie. Cytrynową, nie, jaką herbatę piję? Pomarańczową, o. Plus z miodem. O kurde, droga do Jose, o. O nie, szykuje nam się, kurde, świątynia. Tylko nie to! Pchanie, kule, drzwi. Ja pierdzielę, chwila. Dobra, tutaj trzeba trochę będzie... przepierniczyć się przez to. Żeby każdy mógł coś zrobić, nie? Tak o. Do widzenia. No to dużo HP nam zabrał. No to też dużo HP zabrał. Dobra, trzeba zapierniczyć tych skurwysynów. Wypierdzielaj. Chwila. Może nie, niech łaka zaatakuje. Nie zabijaj! Okej. Okay. I teraz Lulu dobije. Let's end this. Co ty? Ogień. Ogniara czy coś tam. To. Ech. A no właśnie, już przypomniało mi się, chciałem Fervor zobaczyć. Zaraz to ogarniemy, chwila, moment. Fervor. Tidus się nauczył tego, tak? Ustaw tryb, wojownik. Rośnie, gdy postać zadaje obrażenia. To kurde! Tego właśnie chcę. Żeby każdy się nauczył. I o ile dobrze pamiętam, teraz już potwierdzone info, postacie same uczą się tych trybów. W zależności tego, co robią w walce. Kamrat. Nie. Lepiej, żeby kurde... rosło, kiedy sami zadają obrażenia. Ponieważ tak jest pewniej, o wiele pewniej. Tako. Sezamie, otwórz się. O, zajebiście, dobra. Dasz mi coś? Nie mogę znaleźć mojego kolegi. Służyliśmy w tej samej jednostce. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. A ty?
To moja wina, moi ludzie zginęli zupełnie na darmo przeze mnie, to wszystko moja wina. To podarunek od mojego sierżanta, weźcie to. Niestały miecz. Chwila. Siła plus 3% i te same sloty, to ty idziesz do sklepu w takim razie, ciebie sprzedam. Tak więc no, o czym mógłbym kurde pogadać dzisiaj? Bo gadanie jest najważniejsze teraz. Bo jedyne co będziemy robić, to się napierdzielać, przynajmniej jak na razie. No nie, o nie, dobra, całe szczęście. Tak więc no, ostatnio wróciłem do animców. Ponieważ dawno, dawno temu nie oglądałem niczego konkretnego, no nie. Otóż, kiedy to było? Wczoraj, przedwczoraj było. Auron i później Łaka. Obejrzałem trochę drugiego sezonu Attack on Titan, no nie? I oh my fucking god, jak mi dobrze się to wszystko oglądało. Kurwa, jego mać! Juna, ratuj. Nie, stój, stój, stój. Zdolność. Biała magia. Odczyń. Dobra. Tak, kurde, dobrze mi się to oglądało, ja pierdzielę. W jeden dzień... ile odcinków obejrzałem? 8 obejrzałem. I kurde, bardzo mocno z tego się cieszę. Ludzie tam mogą sobie mówić o Attack on Titan, co sobie tylko chcą, no nie, że tam... O, kurwa, oczywiście dzwonią wtedy, kiedy nie trzeba, ZW. No i jestem. Jak widzicie, kurde, mój pad oszalał, kiedy odznaczyłem grę i zaznaczyłem, kurde, OBS-a. Ale już wszystko jest okej. Granie na PC jest zjebane, tyle wam powiem. Nienawidzę tego. Ale cóż. Jak kurde działa, to jest git. Jak nie działa, to niech wypierdala. My fucking god. Gdyby kurde była oficjalna jakaś polska wersja tej gry na PS3, to bym kurde ogrywał ją na PS3, ponieważ z PC-tem mam zbyt dużo niemiłych wspomnień. Tak kurde, fajnie jest jak gra ci działa, no nie, że... pierdyliard klatek na sekundę, no nie. I nie wiem, mega kurde rozdzielczości, HD, Ultra HD 40-50K. Ale nie kurde, jak jakieś sterowniki ci się żrą, czy jakieś inne gówno, to jesteś w dupie. Och. Właśnie dlatego wolę kurde konsolę, przynajmniej jak coś działa, to kurde działa, nie? I tyle. Ale hej, dobra. Każdy zawalczył, bałem się, że kurde nikt jeden nic nie zrobił. Całe szczęście tak się nie stało. Więc wracajmy do tego, do tematu naszego, ale najpierw. Zdecydowaliśmy się odpocząć w świątyni, mam tylko nadzieję, że nas wpuszczą. A z tobą już gadałem, chwila! Ty! Jako naśladowcy Jevona wierzymy, że trzeba pomagać wszystkim, którzy ucierpieli. Nawet ekskomunikowanym krzyżowcom. No oni to już kurde zachowują się jak ludzie, nie tak jak kurde... Zapewne nasi kurde kibole katoliccy wycierpieli tak wiele. Wierzę, że nadszedł czas, aby ponownie powitać ich między nami. Niech Jevon wam błogosławi. O, dziękuję. Kurwa! Dobra, więc tak, wracajmy do naszego tematu, którego poruszyłem przed tą drobną przerwą. Attack on Titan, no nie? Ja pierdzielę. Ludzie mogą sobie mówić o tej serii, co tylko chcą, nie? Ale trzeba przyznać, że fajnie się ją ogląda. A czemu by nie zwykłą wodą go rozwalić? Ponieważ no... ja pierdzielę, mało które anime może tak przykuć uwagę, szczerze wam powiem. Dobra, pancernik, super. O, zaraz, o! I'm sorry! Please forgive me! Zakichnięcie, ale no, to było konieczne niestety. Bo mi zaswędział nos. Tak czy owak, no. Naraz obejrzałem jednego dnia 8 odcinków, co dla mnie kurde jest bardzo dużo, bo... mało jakie anime może mnie tak zainteresować, no nie? Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o to, czy... ta dobra, niech będzie. I tak kurde padnie, byle co użyjemy i tyle. Jeżeli chodzi o porównanie drugiego sezonu do pierwszego,
z tego co widziałem teraz, to drugi sezon tak trochę mi bardziej podpada, szczerze mówiąc. Mimo tego, że no, że jak to się mówi? Brr wzroku. Brzemię? Brokuł wzroku? Dobra, chwila, co to kurde jest ten brokuł? Osłona przed ślepotą, ale po co to dla Lulu? Ona kurde ma spele, one nigdy nie chybiają. Więc no, tak mi się wydaje przynajmniej, o ile dobrze pamiętam. Tak więc no, fajne jest też to, że no, drugi sezon tak bardziej się skupił na tym, na możesz kurwa dość, dziękuję, na postaciach pobocznych, no nie? Ale jednak myślę, że ogólnie te postacie w Attack on Titan raczej nie są zbyt interesujące moim zdaniem. No te, no fajnie tak, kurwa serio, no bo jakby tu powiedzieć, no fajnie popatrzeć co oni tam robią i tak dalej, no nie? Ale szczerze mówiąc, po prostu. Widziałem lepsze postacie w innych anime. Oczywiście nie mówię, że automatycznie Attack on Titan są zjebane czy coś takiego, no nie? Po prostu to jest kurde minimum, no nie, że tak powiem, moim zdaniem. Tak, charakteryzacji jest bardzo mało i tak dalej. Po prostu nie podoba mi się to zbytnio. Ale z drugiej strony przynajmniej Attack on Titan ma bardzo zarąbisty świat, no nie? Bo fajnie się to ogląda, no nie? Tak rozkminia się, jak te całe ich plecaki odrzutowe działają. To plecaki? Nie, to no powiedzmy, że plecaki odrzutowe, no że tam na gaz ci tam tak świst, pist i kurde latasz i tam tymi linami się zaczepiasz i napierdzielasz tych tytanów zasranych, które wcale nie wyglądają jakby wyszli pod jakiejś dresowej zajebistej imprezy, no nie? No normalnie chłopaki do wzięcia, no właśnie kurde, patrzysz na tytanów, myślisz sobie, oni by się nadawali do takiego programu chłopaki do wzięcia. W sumie no nie wszystkie tytany to chłopaki, no nie? Ale kurde, kto tam wie, oni przyrodzeń nie mają, więc ja tam nie rozróżniam. W sumie mnie to też nie interesuje. Tak czy owak, tak, mimo tego, że jeszcze tam się trochę zdziwiłem, że drugi sezon ma tylko ile odcinków? 12? Trochę takie w porównaniu do pierwszego to trochę przymało, że tak powiem, nie? Ale no, to normalne. Nie jest mi zimno, mam futro na sobie, śmierdzielu. Gin. Ale hej, jeżeli to oznacza, że im sezon drugi lepiej wyszedł, to chociaż sam nie wiem, czy to akurat zasługa tego, że wiecie, że 12 odcinków i tak dalej, że im to lepiej wyszło. Mi się wydaje, że to raczej zależy od tego, co tam w mandze się działo, mimo tego, że mangi nie czytałem. Kto jej się nie ruszał? Auron? Auron się ruszył, Yuna się chyba nie ruszyła. Ta. Przy okazji, jeżeli będę ciągał nosem, to przepraszam, ale kurde, ja jestem chory 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Ech, wkurzające. Ta, Lui, dawaj. Czarna magia. Napij się. Tak. No, fajnie mi się ten drugi sezon oglądało, szczerze mówiąc. Bo też trzeba przyznać, że w pierwszym to jedyne co tam się działo, to latały flaki i tak dalej. No nie, oczywiście nie mam nic przeciwko temu, ale taki trochę bez żadnej, sam styl, zero substancji. Nie wiem, czy to ma sens to, co powiedziałem, ale no, tak mniej więcej to odczuwałem. Chociaż no, fajnie te spektakle się tam oglądały, jak oni latają, no nie, i napierdzielają tych skurwysynów. Fajnie się to ogląda, trzeba przyznać. Ale tak czy owak, no, drugi sezon tak bardziej na postaciach się skupia i to jest bardzo fajne. Mimo tego, że no, tak jak powiedziałem, te postaci nie są zbyt interesujące. No ale tam ark z Ymir był bardzo fajny, moim zdaniem. Mam ten zmiękczacz. O! Gdzie jesteś? Tutaj. Ark z Ymir był bardzo fajny. Chociaż
Też jak tak teraz się nad tym zastanowię, to przyznam wam szczerze, że niektóre sytuacje w tym drugim sezonie były naprawdę debilne. Na przykład, uwaga, spoilery. Tam był moment, w którym, wiecie, ta Ymir, no nie, ona się transformuje w Tytana, tam się napierdziela z nimi, kiedy wszyscy tam, wszystkie postacie poboczne siedzą na tej dużej wieży i tam obserwują, co się dzieje, no nie. W którymś tam momencie ona tą wieżę rozwala. Tam, wiecie, tam wchodzi na nią, mówi, że jeżeli wam życie miłe, to złapcie się mnie, wszyscy się tam łapią. I do kurwy nędzy! Przestańcie mnie zamieniać w kamień! No nie, i tak wieża się wali, oni tam już są na dole i tak dalej. Wszystko jest git, wszystko jest fajnie. No nie, cegły na tytanów się wywalają, są ogłuszeni. I zamiast kurde spierdalać, to oni mówią, idź Ymir, załatw ich wszystkich, no nie? I tam rozkopała jednego tytana, tam rozwaliła jednego i później kurde cała paczka się na nią rzuciła i tam, wiecie, tam robili, co tam tytani zwykle robią. Czyli straszne rzeczy, no nie? I później, kurde, w ostatniej możliwej chwili przyłazi Eren i jego paczka, no nie? Czy tam, oh my fucking god, uratowaliście nas! Nie musieliby was ratować, gdybyście, kurwa, postąpili jak inteligentni ludzie i stamtąd spierdolili! Bo i tak, kurde, mieliście tam czterech tych generałów czy tam coś, ich zapierniczyli, no nie, a wy jesteście nieuzbrojeni, co możecie zrobić? Nic, kurde! Ale no, scenka musi być tylko po to, żeby ten ich uratowali. Do widzenia, kurde! Mój wodny miecz ich rozwalił. Dobra. I ten, no. Nie podobało mi się to zbytnio. Może takie małe ten gówno, ale chwila. Jeszcze kurde daleko, Tidus! First down the moonflow to the Guado city of Guado Salam. Then we cross the Thunder Plains to the Temple of Makalania. Oh boy. Jakbyś wiedział, co to kurde jest. And before that, we get to pray at the temple in Jose. Nie ciesz się, Juna. Can't just skip all that, can we, huh? Mm-mm. I have to pray to the faith in every temple in order to earn the final Aeon. That's a summoner's training. She's got to prepare mind and body, all just to get ready for the final summoning. Kamera w tej grze jest okropna. Must be tough, Yuna. No musi. I'll be fine with you here. No jakby kurde nie mogli wyciągnąć mapy i powiedzieć, ej głąbie, patrz, my jesteśmy tutaj, a musimy być tam. Rzeczywiście, dużo jeszcze drogi nam zostało i nie mogę, kurde, pójść tam, mimo tego, że na minimapie, kurde, jest pokazane, że mogę. Ale dobra. Hey, new guy. What? Mam imię. Who else? What can I do for you, boss? Don't tell Yuna you know about Sin and Jekt. Huh? Już się zaczynają tajemnice między wszystkimi. She would distance herself from you. We do not want that. I see. I think. Ale czemu tego nie chcemy? Yeah, but even if I did say something, no one believe me, you know? To też fakt. Ah, you have a point. Ona jest łatwowierna. Did I really have to know about Jekt? What about my feelings? Better than you finding out at a critical moment, becoming emotional. No, coś w tym jest. Me? Emotional? Emocje. I heard you were quite the crybaby. Yeah. Maybe when I was a kid. Maybe even a little now. Just a little. Hey, I still don't buy your story, you hear? Ja też nie kupuję. Tak więc no, co to ja chciałem powiedzieć? A, o dureństwach w Attack on Titan, tak? To opowiedziałem o tym całym. To ja z tej cholery, czy mogę dalej opowiadać?